Siemanko. Godzina 7. Zadzwonił budzik, wstałem. Stopa wygląda dużo lepiej. Miałem to obtarcie, także przykleiłem sobie taki plasterek żelowy. Z takim plasterem po prostu nie będę czuł, że mam tam jakiekolwiek uszkodzenie. No i co? Upieram się szybciutko, idę na śniadanko na dół. Nie chce mi się dźwigać jedzenia, także zjem sobie tą kaszkę dla dzieci, którą mam. Została mi jeszcze chyba jedna porcja, taka bardzo duża. I musli. Ach, chłodno, rzeźki poranek, okno miałem uchylone. No i szybko wychodzę, nie? Zobaczymy, buty już powinny być suche. Oni grzeją tak od godziny mniej więcej 18 do 22, 3, później grzejnik jest zakręcony. Więc zostawiłem na grzejniku buty, bo był delikatnie letni, więc nic się z nim nie stało. Zobaczymy, czy wyschły. Wyszedłem, ale powiem wam, że tak się chujowo idzie. Strasznie ciasne się te buty zarobiły w palcach przez to, że namokły. Jeszcze mam nogi opuchnięte i podejrzewam, że zrobię 2-3 km i będę miał takie same balony jak wczoraj. Zobaczymy, co to będzie, no. Wcale nie jest fajnie. Pogoda sprzyja, nie? Ale buty... Fajnie by się było w jakieś sandałki przesiąść. Bardziej, że się powoli sucho robi. No nic, zobaczymy. Patrzcie, słoneczko wyszło. Pierwszy raz widzę słońce podczas tego wypadu. W końcu. No, to jesteście ze mną w tej ważnej dla mnie chwili. W końcu słoneczko. Jeżeli czujesz, że się przegrzewasz i w twoich spodniach, pod twoją koszulką, na twoich plecach, w twoich butach powoli zaczyna robić się sauna, no to masz następujące wyjścia. Podczas takiej krótkiej pozy jak teraz, kiedy nie ściągasz plecaka i podczas podchodzenia odpinasz kieszenie w spodniach, gdzie masz siateczkę, odpinasz rozporek, no bo on też jest świetną wentylacją, a na szlaku no niekoniecznie ludzie cię oglądają. I odpinasz, obaluzujesz pas piersiowy, dzięki czemu plecak się odchyla od twoich pleców i następuje lepsza wentylacja. W momencie, kiedy masz pauzę taką dłuższą, to oczywiście ściągasz też buty i ściągasz plecak, żeby twoje bioda także odpoczęły. Zdejmę sobie buciki, niech nogi odpoczną. Słuchajcie, w końcu buty wracają do tego odcieniu brązu, jakim powinny mieć, czyli jasnego dosyć. Ale wciąż są wilgotne. Chyba im mokrzejszy but, tym ciaśniejszy. Ta skóra się jakoś tam, nie wiem, puchnie, zaciska. No i w związku z tym po prostu tak mi ścisnęło stopę, że mi popuchła wtedy, nie? No i czuję, że teraz też się trochę nie mieści w tym bucie. Więc ściągam jak najszybciej. Nie wygląda to źle. Powiem wam szczerze, z jednej strony się cieszę, bo jest przepiękne słoneczko, a z drugiej strony myślałem, że będzie odwrotnie, że właśnie jak wejdę do Beskidu Wyspowego, to liczyłem na to, że będą mgły, no bo z tego słynie Beskid Wyspowy, że wchodzisz na szczyt
wszystkie pozostałe po prostu wystają z mgły i wygląda to jak wyspa na morzu. Można fajne zdjęcie wtedy ustrzelić na długim czasie naświetlania, kiedy ta mgła delikatnie opływa wokół tych tak zwanych wysp, czyli szczytów. Szkoda. No ale mam słoneczko, więc też się cieszę. Może będą mgły o świcie. Fajnie by było, no bo wszystko jest wilgotne. Powinny być. Zobaczcie, jak ładnie kwitną kwiaty. Czuć wiosnę. Jest cieplutko. Dużo biegaczy spotkałem dzisiaj. Już chyba trzech. Pewnie przeszkadza wam ta łapa, co wchodzi w kadr, ale obiektyw jest tak mały, że ciężko to inaczej złapać. Ok, jest na schronisku na Kudłaczach. Wcale długo się tu nie szło z Myślenic. Fakt, było kilka takich ostrzejszych podejść, ale na szczęście z moimi nogami już lepiej. W momencie, kiedy buty wyschły całkowicie już po włożeniu ich na moje stopy, to było komfortowo. Pierwsze tam 5 km czy tam godzinka marszu było tak kiepsko, a później już jest coraz lepiej. No to zatrzymałem się tu na chwilę, zamówiłem sobie kwaśnicę, bo już na wejściu jest napis na desce, że mamy pyszną kwaśnicę, no to czemu nie skosztować? Kosztuje dyszkę i faktycznie jest pyszna. Mają też przepyszne piwo, takie typowo kraftowe, wykonywane tutaj gdzieś lokalnie. To też polecam, też dyszkę. No i co? Kupiłem sobie zestaw na ognisko, w ogóle kiełbaska, dwie kawałki chleba, bo tam przy wiacie można rozpalić ogień, gdzie idę. No i taki jest plan, nie? Że za chwilę stąd wychodzę i idę do wiaty. Całkiem przytulne miejsce, w ogóle jest plac zabaw, co jest niespotykane w schroniskach. Fajna opcja dla dzieci, patrzcie, są huśtawki, zjeżdżalnia, dzieciakom nie będzie się nudziło. Także myślę, że koniec tej pauzy, biorę telefon, bo zostawiłem do ładowania i wychodzę. Mam takie przemyślenia, że minąłem przed chwilą ojca z dzieckiem w takim wieku, między 8 a 10 lat. I powiedziałem im cześć i oni to cześć usłyszeli doskonale, ale nic nie odpowiedzieli. No i zastanawiam się, no bo patrzcie, to jest już, można powiedzieć, bardzo dawny zwyczaj, że gdziekolwiek nie idziesz, czy to w Polsce, czy w Czechach, czy w Słowacji, czy nawet gdzieś daleko za granicą, to zawsze pozdrawiasz osoby, które spotykasz, zwłaszcza jeżeli spotykasz tych osób tylko kilka dziennie. Oczywiście pozdrawiasz w języku lokalnym, czy jakimś uniwersalnym, typu polski, angielski, polski u nas, angielski gdzieś tam za granicą i tak dalej. W momencie, kiedy ten facet nie odpowiedział cześć, a dzieciak to usłyszał i zauważył reakcję ojca, to czego ten ojciec uczy tego dziecka? Chamstwa? Nie wiem, bycia gburem na szlaku? Chyba nie o to chodzi, co? Wydaje mi się, że nie o to. Więc fajnie, że oswaja dzieciaka z górami, ze szlakami, z łażeniem, a nie fajnie, że ma takie podejście do innych ludzi na szlaku, tak? Za to pozytywnym motywem jest to, że spotkałem już chyba 3 młode rodziny, młode małżeństwa, młode związki z bardzo małymi dziećmi, nawet kilkumiesięcznymi w nosidełkach. I to jest zajebiste, że ci rodzice nie siedzą w domu, nie są skazani na to dziecko, tylko rzeczywiście wychodzą. Cześć. Cześć. Fajnego masz psiaka. Dzięki. Tylko rzeczywiście wychodzą. No i tutaj pan się przywita, jak widzicie. Pozytywny. No, tylko wychodzą z tymi dziećmi, noszą je w nosidełkach. I dla nich świat się nie kończy, jeżeli urodzi się dziecko. Tam nie ma żadnej zmiany, poza tym, że jest jeden członek rodziny więcej. I więcej do kochania, i to jest piękne. I pamiętam taką anegdotkę, mogę wam opowiedzieć. Kiedyś byłem zimą w schronisku na Chochołowskiej. Ja stamtąd mam bazę wypadową, bardzo często tam zimą jeżdżę. Chodzić sobie po lokalnych górach. Na pewno, jeżeli tak się potoczy, że ten kanał
jakoś się rozkręci i będzie miał oglądalność taką, że będzie mi się chciało tworzyć dla was filmy, to zabiorę ze sobą sprzęt i wam pokażę, jak się fajnie można bawić na Chochołowskiej. W każdym razie kiedyś minąłem się na schodach z gościem, który wchodził dopiero do tego schroniska i miał plecak, nie wiem, 80-100 litrów napchany po prostu na full i komin wypchany tak, że mu wystawał tyle nad głowę, jeszcze poprzytaczane jakichś ciuchów na zewnątrz, nie wiem ile to ważyło, 3 dychy to minimum. I ten biedak z tym wchodził ledwo co po schodach. Widać, że był mocno obciążony tym, zresztą tak samo chudy jak ja, więc stosunek masy był nieadekwatny. Ja się zastanawiam, co ten gość niesie, nie? Czy on tyle jedzenia tam wnosi? Czy piwo, czy co? I dosłownie chwilę zanim wchodzi jego żona z małym dzieckiem w nosidełku. I mówię, wszystko rozumiem, pełen szacunek. Naprawdę. Także jeżeli ten facet mnie kiedyś obejrzy, to szanuję cię stary, bo no w pełni to rozumiem po prostu, że poświęcasz dla rodziny wszystko, swoje plecy, swoje kolana, no i dzięki temu bawicie się dobrze i odpoczywacie w sposób najpiękniejszy, jaki może być, tak? Szanuję. A wiem, że jakieś tam pieluchy, kaszki i tym podobne rzeczy to jest waga jednak. No i musiałeś to nieść, no przecież twoja żona nie będzie to nosić. Także widzicie, dwie skrajności. Ludzi gburów, którzy nie potrafią ci powiedzieć cześć na haszlaku. I ludzi mega pozytywnych, którzy podadzą ci pomocną dłoń na szlaku. Zabierają na szlak swoje dzieci, oswajając ich z tym klimatem, nie? Słuchajcie, ja w tej wiacie będę mega wcześnie, bo jest 12:30. A ja tam będę, nie wiem, za godzinę. Maksymalnie dwie. No nic, będę chillował. Nie chcę mi się iść dalej. Znaczy, słuchajcie, mam siłę. I w sumie nogi tak odpoczęły, że mógłbym dzisiaj przejść spokojnie 3,5 dyszki. Tak myślę. Ale napaliłem się na tą chatkę, nie? Mam lekki plecak. Dobrze mi się idzie. W chatce sobie odpocznę, może się z kimś spotkam. Będzie git. Lasu trzeba mi, 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 ja czuję, lasu trzeba, potrzebuję, lasu trzeba, jest potrzeba. Jesień kolory rozlewa, czasu nie ma, schemat nie ma, temat trzeba, lasu trzeba, lasu trzeba mi, 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 lasu trzeba mi. Lasu trzeba mi, a pomiędzy krzewami toczę się, pachnę krzewami, kłębne chmury nad drzewami, krążę się mi surrealizm, liść pleśniowy zawija mi co tylko kiedyś czerwcami, czas lipcowy i sierpniami, lecz wrześniami, trzewami, a lasu trzeba mi, ja czuję, lasu trzeba, potrzebuję, lasu trzeba, jest potrzeba, jesień kolory rozlewa, czasu nie ma, schemat nie ma, temat trzeba, lasu trzeba, lasu trzeba. Lasu trzeba mi, 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 w paproci krocie, siedem jeleni liście w złocie, już nie dobrze się ryć krocze, w głowie myśli też nie tłoczę, bo uwalniam, bo spowalniam, i się przestrzeń odrealnia, rzeczywistość nadrealna, dali patrzy gdzieś od dali, jak pan może, Salwadorze, i się rzeźbi drzewa korze, słodycz lata nie pomoże, owoc lata złożył w zboże, no i to, że nie włoży dobrej myśli, myśli złoże, one nie są tym, czym się wydają, mówię, kocham, szybko dbają, lasu trzeba mi, czuję, lasu trzeba, potrzebuję, lasu trzeba, jest potrzeba, jesień kolory rozlewa, czasu nie ma, schemat nie ma, temat trzeba, lasu trzeba, lasu trzeba mi, 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 lasu trzeba mi.
lasu trzeba mi, lasu trzeba mi, lasu trzeba mi, bo las był kiedyś dla wielu z nas domem, jedyną miłością i schronem, bo inaczej skąd w nas pamięć elfich raz. My chcemy do gwiazd, bo niebem kiedyś był nasz dach, lecz czas wepchnął wielu z nas do miast. Korzenie przecież zostawiliśmy tam, gdzie był prawdziwy świat. Nocami płaczemy czasami. Lasu trzeba mi, lasu trzeba mi, lasu trzeba mi, lasu trzeba mi. I żeby nie było, że się nie da, przebatonowałem 2 cm, a później but. I za pierwszym razem strzeliło, patrzcie. Lasu trzeba mi, 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 czuję lasu trzeba, potrzebuję lasu trzeba, jest potrzeba. Jesień kolory rozlewa, czasu nie ma, schemat nie ma, temat trzeba, lasu trzeba, lasu trzeba mi. Jak już mamy drzewko takie, które jesteśmy w stanie udźwignąć, to nie ma sensu go batonować w połowie. Mi wystarczą 2 kawałki, będę je stopniowo wsuwał do ogniska. Natomiast żeby przepołowić je na pół, to wkładamy je między 2 drzewka i stosujemy dźwignię. No i fajnie, mamy 3 części. Także jeszcze poczekam, a jak się zacznie ściemniać, to rozpalę ognisko, będzie klimacik. Czasem z niedowierzaniem czytam takie opinie, że o, do lasu to trzeba nóż ze stali węglowej, bo przecież stal nierdzewna to ci się zaraz powyszczerbia. No, z fokusem to jest ciężko, ale nie widać, żeby ta stal była w jakikolwiek sposób wyszczerbiona, prawda? Zobaczcie. Ale pozytywnie, słuchajcie. Przed chwilą wyhaczyłem ekipę, 2 ekipy w sumie. Jedna chyba tam 4-osobowa, jedna 2. Młodych ludzi, w moim wieku mniej więcej. No i mówię, chodźcie, chodźcie. Będziemy kimać tutaj w domku, nie? Opał jest przygotowany. Także ognisko będzie. Jakieś tam kiełbaski, coś sobie urządzimy. No ale niestety mieli zabukowane noclegi w Kasinie i poszli dalej. Szkoda, że nie dali się namówić. Ale jest fotka pamiątkowa, że się poznaliśmy, jakiś tam kontakcik wymieniliśmy między sobą. No i wstawię tą fotkę teraz. Ja to słuchajcie, jestem głupi. Zamiast dobrze poszukać, to się męczyłem nożem, a na poddaszu była piła. Lasu trzeba, potrzebuję, lasu trzeba, jest potrzeba. Jesień kolory rozlewa, czasu nie ma, schemat nie ma, temat trzeba. Jest musztarda w domku, ale jakoś mam ochotę bez.
Szkoda, że nie mam kawki. To byłoby fajne zwieńczenie tego wieczoru. Ale mam niezłą herbatę konopną z miętą. Niepotrzebnie mi dali plastikowe sztućce. Powinni to zakazać. Mam nadzieję, że zakażą. Zapowiada się spokojna noc. Mam już rozłożoną matę na górze. Musiałem sobie uprzednio przygotować podłogę, bo gdzieniegdzie wystają gwoździe, a nie chcę przebić maty, bo mam dmuchaną. Na szczęście znalazłem koc. Wyścieliłem ten koc. Były jeszcze takie płyty pilśniowe. Najpierw położyłem te płyty, później koc. Na to moją plandekę. I na to matę. Także śpię na takiej wysokości. Będzie ciepło. Niech się powoli opala. Jeżeli macie dzieci i chcecie je w jakiś sposób wciągnąć w taki klimat ognisk, to trzeba zastrugać dość wąsko patyk. Pokażę wam. Ok. Żeby nie był za duży. Nabijamy w ten sposób kiełbaskę. I nacinamy tak. I tak. I z tym idziemy na ogień. Efekt pokażę wam na zdjęciu.
Fajnie, że chłopaki przynieśli wodę ze sobą. Skorzystałem, odlałem sobie łóżkaneczki i umyję zęby. Zresztą herbata też była na ich wodzie. Także wiszę im piwo. Mam nadzieję, że będę miał okazję postawić je osobiście. Ognisko powoli się dopala, już nie będę dokładał. Myślę, że pół godzinki już będą delikatne popioły. Jak będę widział, że to już można bezpiecznie zostawić, to idę spać. Ściemnia się także. Chyba, żeby na gwiazdy poczekać, ale jest zachmurzenie. Słuchajcie, około 2 godziny sobie smacznie spałem, aż tu nagle budzi mnie walenie deszczu, azbest nad głową. Wiatr się zarwał taki, że tutaj ta cała folia, patrzcie jak się napina, nie wiem czy to widać. W tym momencie to się uspokoiło, no ale 15 minut temu to się zastanawiałem, czy to wszystko mi na łeb za chwilę nie spadnie. No i czy nie przemoknę, tak? Czy się ewakuować niżej na przykład, bo tutaj no po drodze to jest folia, no to niżej na pewno by było sucho. Póki co nie widzę, żeby tam coś kapało. Także chyba spoko. Tyle.